Ogrody zoologiczne mają swoją długą historię. Ich rola zmieniała się przez wieki tak samo, jak zmieniały się relacje między ludźmi i zwierzętami. Już 3,5 tysiąca lat przed naszą erą powstało pierwsze miejsce, gdzie trzymano dzikie zwierzęta. Było to w Hierakonpolis w Egipcie. Wtedy, w starożytności, hodowla egzotycznych zwierząt trzymanych wyłącznie w prywatnych kolekcjach miała wartość symboliczną, odzwierciedlała władzę i bogactwo. W II wieku przed naszą erą, gdy Imperium Greckie triumfowało, a wraz z nim kultura i nauka, nastąpił rozwój dążenia do badania zwierząt. Doprowadziło to m.in. do stworzenia klasyfikacji gatunków, podwalin do nauki zwanej systematyką. Wtedy też powstała pierwsza publiczna menażeria, dostępna dla szerszej publiczności. Przez kolejne wieki kolekcje dzikich zwierząt stanowiły ozdobę w dobytku możnych władców. Egzotyczni mieszkańcy królewskich ogrodów trafiali do ich kolekcji jako dary wysłanników dyplomatycznych. Począwszy od 1492 roku, gdy Europejczycy postawili nogę na nowym lądzie w Ameryce i gdy odkryli zamieszkujące obie Ameryki różnorodne gatunki roślin i zwierząt oraz przy rozkwicie handlu międzynarodowego, powstało coraz więcej prywatnych menażerii. Pierwszym ogrodem zoologicznym utworzonym wyłącznie do celów naukowych było londyńskie Zoo, założone w 1828 roku przez Londyńskie Towarzystwo Zoologiczne. W połowie XIX wieku londyński ogród zoologiczny Regent's Park został otwarty dla odwiedzających, a w jego ślady poszły inne ogrody zoologiczne w całej Europie, umożliwiając społeczeństwu poznanie gatunków, z którymi nigdy wcześniej nie miało styczności. Gdy na początku XX wieku wzrosło uprzemysłowienie i liczba ludności na świecie, a człowiek zajmował coraz rozleglejsze tereny, znaczna liczba gatunków zaczęła mierzyć się z widmem zagrożenia wyginięciem. Ludzie stanęli przed wyzwaniem – należy ratować przyrodę. W latach 70. XX wieku do głosu doszły organizacje środowiskowe, czyli takie, które zajmują się badaniem stanu środowiska i propagują jego ochronę. Zwróciły one uwagę na sposób działania ogrodów zoologicznych. Od tej pory ogrody zaczęły się radykalnie zmieniać i koncentrować w większej mierze na potrzebach mieszkających w nim zwierząt oraz ich dobrostanie. Zmieniła się świadomość zarówno społeczeństwa, jak i osób pracujących w ogrodach. Dzięki temu wzrosła wiedza na temat sposobów hodowli zwierząt, zaczęto prowadzić badania, które umożliwiły poprawienie dobrostanu zwierząt. Mieszkańcy ogrodów zoologicznych już od wielu dziesięcioleci nie pochodzą z natury, pochodzą z wymiany między ogrodami. A ta, jak wiele innych kwestii związanych z hodowlą i dobrostanem zwierząt, jest nadzorowana przez nadrzędne organizacje. Zoo to instytucja, gdzie wiele gatunków zwierząt znajduje swoją ostatnią nadzieję na przetrwanie. Odpowiedzialne ogrody zoologiczne zrzeszają się w organizacje, by koordynować działania. Wspólnie prowadzą programy hodowlane, księgi rodowodowe, organizują konferencje i szkolenia. Dodatkowo szkolą studentów medycyny weterynaryjnej i studiów przyrodniczych, współpracują z uczelniami i placówkami badawczymi. Gdański Ogród Zoologiczny jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów EASA, Światowego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów WASA. Dzięki temu mieszkające u nas zwierzęta zasilają bank żywych genów, z pomocą których ratowane są dzikie populacje zwierząt. Współczesne ogrody zoologiczne to miejskie oazy zieleni, miejsca rekreacji, gdzie w gronie rodziny lub przyjaciół można pooglądać zwierzęta. Kontakt z przyrodą jest obecnie bardzo ograniczony. Zoo jest jednym z pierwszych miejsc, gdzie młody człowiek zakochuje się w zwierzętach, przez co czerpie wiedzę na ich temat. Wiadomo, że chronimy to, co kochamy. Żeby pokochać, trzeba poznać. Dlatego tak ważne jest, by młode pokolenie zdobywało wiedzę o otaczającym go świecie i żyjących na nim ziemianach. By podkreślić, jak ważna w ratowaniu ginących gatunków jest rola ogrodów zoologicznych, 11 marca po raz kolejny świętujemy Dzień Misji Ogrodów Zoologicznych i Akwariów. Podobnie jak w ubiegłym roku, również i w tym, dzięki współpracy polskich ogrodów zoologicznych, jeden dzień przerodził się w Tydzień Obchodów. Bohaterami tegorocznego Tygodnia Misji są zwierzaki urodzone w polskich ogrodach zoologicznych, a obchodom przyświeca hasło „Są maluszki, jest nadzieja”, gdyż każde urodzone w zoo zwierzę jest ważne dla zachowania ginących gatunków.
Organizatorami Tygodnia Misji Ogrodów Zoologicznych i Akwariów są przyjaciele z polskich ogrodów zoologicznych. Zoo Bydgoszcz, Zoo Charlotta, Zoo Chorzów, Akwarium Gdyńskie, Zoo Gdańsk, Zoo Kraków, Zoo Lubin, Zoo Łódź, Zoo Płock, Zoo Toruń, Zoo Warszawa, Zoo Wrocław i Zoo Zamość. Jednym głosem mówimy, że ogród zoologiczny to nie cyrk, menażeria ani schronisko. Naszym zadaniem jest ochrona przyrody, by ocalić wspólny świat ludzi i zwierząt. Misję tę realizujemy poprzez edukację przyrodniczą, uczestnictwo w programach ochrony różnych gatunków zwierząt, prowadzenie ksiąg rodowodowych, prowadzenie badań naukowych, wspieranie zagrożonych gatunków w warunkach in situ, czyli w miejscu ich naturalnego występowania.